Witam wszystkich hodowców, hodowczynie, pasjonatów gołębi. Sobota, jak na razie ciepła, gołąbki połapane. Jedziemy na trening numer 1. Na dole samiczki, na górę samczyki. Co u mnie wygląda? Samicie na dole. I zaraz ja tu szybko otwieram, tylko nasypię. Wodę mają, tam robię akurat kurację też. Ale mi to nie przeszkadza, zamiast jakaś kuracja robiona, bo kawałek jadę niedaleko, 30 km. Tutaj mi wczoraj przyleciał gołąbek, o którym myślałem cały czas, gdzie on jest. To jest mój 7728. Dobry gołąbek. Jego siostra, czekam jeszcze na jego siostrę i na takiego jeszcze 7708. Tamte dwa jeszcze mi takie są bliskie, te gołąbki. Ten przyleciał, był puszczony, on nie przyleciał z czwartego lotu, ten gołąbek do mnie i dotarł wczoraj w końcu. Tam żona mnie dzwoniła, czy puściłem gołębie, tutaj się wpychał. Żona mu otworzyła, on przy żonie normalnie skoczył do gołąbniczka. Się ucieszył, że ten. Także ja tutaj. Tu niektóre samczyki zostały, bo te samczyki nie będą przylatowane. Raz, dwa, jeszcze jeden tu brakuje, gdzieś się schował. Ale to tam nic. Po prostu otwieram. O, tu jest. On tam gra tylko jako na partnera. One przylecą, się będą widzieć, ładnie, żeby ta motywacja jakoś tam działała. Także ja kończę. Ja będę kończył. Jadę na miejsce. Na miejscu może coś dogram jeszcze. Także jadę, już tutaj tylko sypnę. Farmę trochę. Byłam uszkowaną od wczoraj. Tam delikatną kurację robię, że tak powiem, delikatna tam kuracja jest. Forma taka nie za bogata. Forma nie za bogata. Ja im tam sypnę, tyle ile powinni dostać. I cisnę. 20, podejrzewam, 20 dni zostało do koszowania gołąbków. Także nie ma co się obcędalać. Jedziemy z koksem. Że robię pauzę, zajadę na miejsce, tam chyba będzie 34 czy 35 km. Jak ktoś kotek, o 30, 40, o. Jeszcze taki trening zrobię. Później będę puszczał, jeździł na 80, cały czas 80 bym dostawały może. Tyle. Także robię pauzę, kończę, później jak będę na miejscu, nagram. Może to wszystko jakoś później posklejam, wieczorem jakoś wejdzie. Także tymczasem. Ja jestem już na miejscu, trochę wieje wiaterek. Na razie nie jest źle, później ma padać. Czekam, sami się na dole, samce do góry. Samic mam 34, samców mam 18, tylko do lotu. Na gołębniku jest 21, bo 3 są takie niezaobrączkowane. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Gdzie je pchało na bok, także nie czekamy dłużej już, jak se lecą pierwsze wyjście.
dalej, dalej. Wyśpię tamte. Co się tworzy, co? Czy się boją wyjść? Bo tu może im jakoś... dobra, poszły. Poszły? Wszystkie poszły, dobra. Zamknąć. Chwilę poczekam. Wypuszczę samce. I one w ogóle są tam. Kurde, wieje wiatr. Tam poszły właśnie. Czekamy, jak to pójdzie, tam latają, zbliżenie zrobić, a tam muszą lecieć. Zobaczymy, jakie będzie pierwsze odejście. Byle jastrząbek nie zaatakował. Lecą tutaj. Kółeczko robią. Nie wiem, czy to widać tutaj na tym. Lecą. Kółko. Także muszę poczekać, aż odejdą. Będziemy, że widać. Tu lecę. Wieje wiatr, nie będzie słychać, lecą z powrotem tutaj, czy to widać. Tutaj samo. Na zbliżeniu miałem. Teraz dobrze się zawracają. Ewidentnie szukają punktu. Ale jakby tam gdzieś leciały, to jeszcze by fajnie trafiły. Ale jeszcze kółeczko. Dwa gamonie ściągają w prawo, reszta chce lecieć dobrze. Już to widać, że już tam tu są. No. Tamte ściągają, te nie chcą lecieć. Tu następny się jakiś dokoptował do nich. Nie wiem, co to jest za przybłęda, ale... Odejście będzie dłuższe, jak zalecą i przylecą do nich samce, no to już następny trening już będzie troszeczkę, wydaje mi się, lepszy trochę. Znikły, pomyłkę widać, o. Wysoko, coraz wyżej są. Czy na zbliżeniu. Z mewami lecą teraz. Dalej, dalej sami się. Lecą z mewami.
rzeczami, typowo z rzeczami lecę. Ale klucz może jeszcze zrobią. Gamonie. O, teraz chyba prędkość nabrały, ale jeszcze kółko. Ciężko tak powiedzieć, to widać. Jeden się odczepia. Nie wiem, czy to nie jest ta właśnie za samisia. Jedna. Mam, co mam takie. Tam ono się. O, idzie na lewo, idzie na lewo. Idzie na lewo. No. A ta samisia się odczepiła, pewnie to jest ta niebieska. Mam tam taką też rodzinę gołębi, ciągnę. Po finekę tym moim. Schować, bo wieje. Także tam idą teraz. Dalej, na lewo już nie idą cały czas. Ja je widzę cały czas teraz. Idą w miarę, no jeszcze się zawracają. W miarę idą, teraz chyba zrapują dobrze. Kierunek złapią. Teraz mi przez moment znikły. Lecą, tam widzę nad budynkami, tam daleko i jakby tak leciały cały czas, to by było dobrze. Bo lecą, odbijają tam właśnie. Zobaczymy, czy jeszcze kółko machną. Mam nadzieję, że nie. No, jednak kółeczko było. Nie mogą odejść. Pierwszy trening. W sumie pierwszy trening muszą się oswoić. Nie będą od razu latać tak, jakby to miało być. Niektóre to tam pierwszy raz. Niektóre to tam pierwszy raz latają. Nie były w ogóle wyważone na treningu żadnym. Z tych rocznych mi chodzi samic. Już ich nie widzę, ja jeszcze tam widzę je. Jeszcze chwilę poczekam, żeby odeszły całkiem daleko. Kurczę, rolnetki nie wziąłem. Mogę wziąć rolnetkę, to bym widział dokładnie, gdzie one tam są. Bo już powiem, że mi znikły. Tam leciały, nie będę tam palcem pokazywał, ale tam były, robiły kółka jeszcze i odbijały tam w tym kierunku, co miały wylecieć, ale czy jeszcze kółko jakieś tam było, bo już mi nie widzę, tam lecą mewy czy ptaki jakieś. Może poczekam jeszcze chwilkę. Znikły mi, tylko pogoda się psuje, to muszę wypuścić te samce. Samisie mi znikły, nie ma ich tam nigdzie,
Nie widzę tam jakichś ptaków, tylko lecą dzikie. Tych nie ma, dobra. Wypuszczamy samczyki, bo to też ileś tam zejdzie czasu. No dalej, bądźcie sami się. Halo, wyjazd. Trening to nie wiedzą jak mają lecieć. Dobra, tu zaraz zamknę, że są. Już to dobrze. Gdzieś mi znikły one, że nie widzę ich, cholera. Tam lecą. Tam lecą, dobra, tu się schowam, bo nie będzie wiało samochodem. I one są tam poszły. Kółko robią tam. Lecą. Kółeczko. Tu lecą teraz. Nie widzę. Tam, za chmurami. Dobra, tam robią kółka. Akurat chmury są i nie widać. Także ja kończę. Może coś nagram się w domu. Jak dojadę. Bo nie wiem, gdzie te samisie, czy poszły faktycznie tam, w dobrym kierunku. Czy jak, jeszcze zadzwonił do syna. Żeby tam poczuł, jakie tam pierwsze przylecą, czy wszystkie od razu, czy się rozdzielą, czy niebieska samica mi chodzi. Pierwsze przyleci i reszta, te znikły, te ładnie odeszły, tam poszły, bo ich tu już nie ma, nie widać ich tutaj nigdzie. Ze chmurami się skitrały, daleko, także kończę, może jeszcze nagram coś w domu. No widzę ponownie. Gołąbki się zlatują. Trochę dzisiaj to trwa. Tu wypuściłem młode, żeby się też poskakały. Tutaj jest jeden. No i tu siedzą. Się zlatują do cel swoich. Także ja muszę tego, zaraz to wrzucę ten filmik, ale tak szybko zakończenie nagram. Minęło w sumie coś około 2 godzin od wypuszczenia. Gołębie się zlatują z różnych stron. Myślałem troszeczkę, że to inaczej troszeczkę będzie wyglądało, ale niech będzie jak ma być. Ważne, się zlatują. Może faktycznie za daleko byłem, ale trudno, lubię wyzwania, także pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego weekendu, dobry lot.